Hasło. Z haseł korzystamy na co dzień, ale czy są potrzebne? Z czego wynika ich przydatność? Zapamiętywanie wszystkich haseł i znaków jest dla wielu osób problematyczne, dlatego jest wykorzystywana duża ilość słabych haseł. Co to jest słabe lub silne hasło? Przykładowo, podając datę urodzenia lub imię, nasze hasło jest bardzo łatwe do złamania. Hasła takie jak password, 123456, QWERTY absolutnie nie chronią nas przed włamaniem na konto. Mocne hasła powinny składać się z minimum 8 różnych znaków, liter, cyfr, znaków specjalnych. Złamanie większości haseł nie stanowi obecnie dużego wyzwania, a dedykowane do tego oprogramowanie jest ogólnodostępne. Dlatego, niezależnie od siły hasła, dobrze jest zdecydować się na weryfikację dwuetapową. W praktyce dodanie nawet jednej wielkiej litery do hasła może znacznie zmienić jego siłę. Hasło można sobie sprawdzić na stronie security.org. Aby zwiększyć siłę hasła, należy używać znaków innych niż wyłącznie małe litery. W przypadku użycia co najmniej jednej wielkiej litery i jednej cyfry, złamanie 8-znakowego hasła zajmuje godzinę. Jeżeli jednak dodamy do tego kolejny symbol, czas łamania hasła wydłuży się do 8 godzin. Następnie można dodać jeszcze więcej znaków lub więcej niż jedną wielką literę, cyfrę lub symbol. 12-znakowe hasła z jedną wielką literą, jedną cyfrą i jednym symbolem stanowią bardzo dobre zabezpieczenie, którego złamanie może zająć nawet kilka tysięcy lat. Z tych powodów stosuje się blokady hasła, a po nieudanych próbach wprowadzenia danego hasła. Jest to spowodowane tym, że aby złamać hasło, różne jego kombinacje są wprowadzane jedna po drugiej. Natomiast w przypadku ograniczeń ilościowych automat łamiący hasło musi zrobić przerwę. Dlatego często spotykamy się z wymaganiami blokowania haseł po 3 lub 10 nieudanych próbach i dlatego też na przykład telefony odliczają czas po wprowadzeniu niewłaściwego hasła. We'll be right back.